Cześć wszystkim! Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii rysowania prac widzów. Dzisiaj, jak już widzicie po tytule, będzie trochę inny temat, ponieważ zajmę się płcią męską i na dzisiaj wybrałam właśnie takie charaktery czy osoby właśnie wymyślone przez Was, które są płci męskiej. Na sam początek jeszcze chciałabym wspomnieć, że od dzisiaj zmieniłam trochę zasadę nadsyłania do mnie prac, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zaczekajcie do końca filmu, tam Wam wszystko wytłumaczę. A w tym momencie zapraszam do oglądania. Jako pierwszą pracę do odwzorowania po swojemu wybrałam postać, którą stworzyła Ola, która ma 15 lat. Jej e-mail przykuł moją uwagę, dlatego że kiedy spojrzałam na te rysunki, bo przesłała mi ich aż 4, to tak spodobał mi się ten styl, totalnie słodko, i aż od razu po prostu zachciało mi się to odwzorować. Niestety nie mam aż tyle czasu na jednym filmie, aby odwzorować wszystkie 4 postacie, chociaż wszystkie mi się bardzo podobają, to wybrałam sobie jedną. Zresztą możecie sobie teraz na ekranie zobaczyć, jakie słodziaki wymyśliła. Także ja wybrałam postać pierwszą, taką zielonkawą, i przeczytam Wam teraz, co Ola mi napisała. Narysowałam ostatnio 4 rysunki, które mają wspólny temat. Pierwszy chłopiec, czyli ten, którego ja wybrałam, odpowiada żywiołowi lasu, ma śliczne fioletowe oczy, jasną skórę i charakterystyczną fryzurę. Jego włosy są zielone, a z jego ramion, brzucha i czupryny wyrastają rośliny. No, tutaj ci się zrymowało. Na policzku ma plaster pod kolor oczu i ma dziecięce rysy twarzy. Także to jest opis pierwszej postaci. Kolejna postać to dziewczynka żywiołu wiatru i powietrza. Ma krótkie niebieskie włosy, magnetyczne malinowe oczy, małe usta i szarą przepaskę na oku. Jej skóra jest blada i ma na sobie fioletowy podkoszulek. Wokół niej pojawiają się szare chmury. Następna postać to psotna dziewczynka żywiołu ognia. Jej charakterystyczną cechą są bujne i potargane czerwono-pomarańczowe włosy imitujące płomienie, spięte z tyłu kokardą. Ma na sobie zwiewną koszulkę na ramionczka z rękawkami z falbanek. Ma psotną minkę, pełne usta i złote oczy. No i ostatnia postać to chłopiec wód i oceanów. Najbardziej w tej postaci podoba mi się jego dziecinny i beztroski wyraz twarzy. Dziecko ma niebieskie włosy z białymi końcami, grzywkę opadającą na oko i wygolony prawy bok. Wokół niego pływają ryby, glony i inne morskie zwierzęta. Tak jak widzicie, nie mogłam się powstrzymać, żeby wszystkich tych postaci Wam nie pokazać, bo myślę, że zasługują one jak najbardziej na uwagę. No i sama, tak jak wspominałam, wybrałam właśnie tego pierwszego chłopca z żywiołem lasu. Starałam się oczywiście zrobić go w takim wieku młodzieńczym, jak autorka przedstawiła, i myślę, że nawet dość mi się to udało. Większość moich postaci, które rysuję, są przeważnie w wieku trochę starszym, a raczej na pewno, i nie rysuję zbyt często dzieci. Tutaj wyszedł mi trochę taki młodzieniaszek i myślę, że ta fryzura, którą ma na głowie, bardzo dodaje mu uroku i fajnie tak się wpisuje w ten klimat roślin. Trochę też może przypomina glony, chyba ze względu na te łagodne jakby końce tych włosów, które zawarła Ola. Ja w swojej pracy zrobiłam to po swojemu, zostawiając raczej takie bardziej rozczochrane właśnie przy tej grzywce. No i oczywiście skupiłam się na kolorze zielonym, który przeważa w moim odwzorowaniu. I tak jak już pewnie zdążyliście zauważyć, dzisiaj wybrałam sobie technikę malowania akwarelami na czarnym linearcie. Wydaje mi się, że już jakiś czas nie malowałam takimi zwykłymi akwarelami w kostkach, dlatego dzisiaj jakoś tak mnie naszło i miałam chęć wziąć pędzel, użyć wody i coś sobie namalować. I mam teraz do Was pytanie, czy Wy lubicie malować akwarelami, czy wolicie raczej stosować jakieś inne techniki do tworzenia swoich prac? Koniecznie dajcie mi znać w ankiecie po prawej stronie. No i oczywiście będzie też opcja dla tych, którzy wcale nie rysują, bo wiem, że są również takie osoby, które oglądają właśnie mój kanał. Okej, przejdźmy teraz do drugiej pracy i jest to postać przesłana przez Mateusza o pseudonimie Matix. A czy zauważyliście, że w mojej serii przeważnie wysyłają mi prace dziewczyny? Tutaj mamy tym razem chłopaka i ma on 12 lat. Postać super mi się tutaj wgrała w ten odcinek, dlatego że pierwsza jest taka bardziej słodka, a ta bardziej diaboliczna, co zresztą za chwilę usłyszycie.
Lord Mattickson, a raczej Mattix Daom, był synem pary królewskiej panującej w państwie zwanym Ormida. Jako następca tronu miał się dobrze zachowywać i świecić przykładem, co do niego w ogóle nie pasowało. Dzień koronacji zbliżał się, lecz Mattix chciał czegoś więcej. W nocy zabił swoich rodziców, zawładnął królestwem. Nie na długo, bo tylko na 2 tygodnie. Po tym czasie został obalony i wygnany przez swojego brata, który wrócił z podróży. Podczas wygnania zaczął żałować swej decyzji. Zgubił się w lesie mroku, gdzie spotkał starca, który zaoferował mu niewyobrażalną moc w zamian za dotknięcie jego medalionu, który zawsze wisiał na jego szyi. Z myślą o odzyskaniu królestwa zgodził się. Po dotknięciu medalionu starzec rozpłynął się i na jego miejscu pojawił się klejnot. Mattix nie wiedział, co się stało, przeraził się. Po namyśle chwycił kryształ. Nagle poczuł ogromny ból, rzucił się na ziemię i wrzeszczał. W jego ustach pojawiły się 4 kły, a z pleców wyrosły mu ogromne diabelskie skrzydła. Oczy zmieniły barwę na krwistą czerwień z morskiego błękitu. Mattix stracił przytomność. Po ocknięciu zobaczył wokół siebie 4 postacie, które mu się przedstawiły jako drużyna światła walcząca z demonami i ich władcą, którym we własnej osobie był ów starzec. Po długich rozmowach przeklęty książę dołączył do drużyny. Żeby zdjąć klątwę, musieli pokonać władcę demonów. Mattix nadał sobie pseudonim Lord Mattickson. Jego dalsze przygody nie są znane. Także tutaj była trochę dłuższa opowieść niż poprzednie i tak jak mogliście zauważyć, jest to bardziej taka postać demoniczna i ma wielkie skrzydła, takie rogi wystające. Jest on w sumie tym Lordem Mattisonem. Trochę Lord mi się kojarzy z Lordem Voldemortem, lecz tutaj on ma nos. Mateusz nadał swojej postaci właśnie takiego charakterystycznego, złego wyglądu, natomiast jeżeli patrzy się na jego twarz, tutaj widzi się jednak takiego chłopczyka, który jednak z czegoś się tam cieszy, więc na pierwszy rzut oka wydaje się być raczej takim sympatycznym chłopakiem, chociaż jego wygląd może też trochę odstraszać te właśnie rogi wystające z głowy i wielkie, ogromne skrzydła. Na moim odwzorowaniu ustawiłam postać trochę niżej i też go jakby powiększyłam, i przez co nie złapały mi się te wielkie skrzydła w kadrze, ale myślę, że dodaje to takiej tajemniczości właśnie temu rysunkowi, bo nie wiemy, co tam jest dalej, jak wyglądają te skrzydła. Postawiłam tutaj głównie na odcienie fioletu i takiej właśnie przygaszonej kolorystyki, żeby to jakoś tam miało ten swój klimat i naprawdę kontrastuje z tym pierwszym rysunkiem, kiedy teraz tak na nie patrzę. Tam jest tak mega jakby wesoło, wiosennie i zielono, a tutaj bardziej mrocznie. I jeszcze z tyłu chciałam zrobić taki drugi plan, gdzie namalowałam w oddali taki ponury las bez liści, same gałęzie i drzewa w odcieniach, o których Wam przed chwilą wspominałam. I jeszcze jak zawsze informuję Was, że jeżeli chcecie wiedzieć, czego używałam w danym filmie, to zawsze w opisie znajdziecie informacje oraz niekiedy nawet i linki do podanych przedmiotów, także tam będziecie mieć wszystko rozpisane. I oczywiście chciałabym bardzo podziękować Oli i Mateuszowi za wysłanie do mnie tych pięknych prac swoich postaci, i wszystkim innym, którzy również zgłaszali się ze swoimi. Bardzo lubię nagrywać tę serię, chociaż nie jest ona może zbyt regularnie, ale staram się robić to jak najczęściej, bo sprawia mi to jednak przyjemność, macie mega kreatywne pomysły i super rysunki. Okej, w tym filmie to już by było na tyle z odwzorowywania prac i teraz przejdę do części technicznej. Tak jak Wam wspominałam na początku, zmieniłam trochę zasady przyjmowania właśnie Waszych prac. Także jeżeli chcecie, aby Wasz rysunek, Waszego autorstwa i Waszego pomysłu znalazł się w tej serii, to wysyłacie mi go na maila, którego stworzyłam specjalnie do tej serii. Musi być to wymyślona tylko przez Was postać, nie wzorowana ani nie przerysowana znikąd, tylko po prostu całkowicie z Waszej głowy. Może być to chłopak, może być to dziewczyna, może być to ktokolwiek. Także wysyłacie mi zdjęcie dobrej jakości lub skan tej pracy i piszecie w temacie rysowanie prac widzów, podpisujecie się oczywiście, i musicie napisać też jakąś tam historię wymyśloną albo opisać po prostu tę osobę.
I tak jak wam kiedyś też wspominałam, jeżeli macie swojego jakiegoś takiego artystycznego Facebooka lub Instagrama, czy jakąś stronę, to koniecznie mi napiszcie właśnie w mailu, że takie coś posiadacie, to na pewno zamieszczę to w opisie. No i teraz najważniejsze, bo często pytacie, na jaki temat rysować, jaka to ma być postać, z czym związana. No i pomyślałam, że od dzisiejszego odcinka wprowadzę właśnie tematyczne postacie. A jako, że kolejny odcinek będzie w marcu, to możecie wymyślać postacie związane z kwiatami. Także różnorodne, wszystko co wam tam przyniesie wyobraźnia, możecie wszystko wymyślać właśnie, żeby było tylko z waszej głowy. Jakby co, to jeszcze w opisie będziecie mieć wszystkie informacje, żebyście czegoś nie zapomnieli. No i co, teraz zapraszam was jeszcze do subskrybowania mojego kanału, aby nie ominąć żadnego odcinka, aby być na bieżąco, kliknąć czerwony przycisk subskrybuj na dole. No i teraz widzimy się w kolejnym odcinku, także do zobaczenia i pa! Boże, czy to musi mi tak chodzić? A dlatego, że... Kurde...